Na 32. sesji nadzwyczajnej 7. kadencji Rady Gminy Żurawica mieliśmy przyjemność gościć pana wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Wójt gminy Żurawica, pan Krzysztof Składowski, w imieniu swoim radnych i mieszkańców gminy podziękował panu wiceministrowi za olbrzymie zaangażowanie w uzyskanie rządowej pomocy i wsparcia finansowego dotyczącego inwestycji w stacji uzdatniania wody w Wyszatyce. Witam kierowników i pracowników urzędu. Witam wszystkich radnych, jak również sołtysów. Natomiast teraz chcieliśmy włosy takie namacalne w formie drobnych pomników przekazać panu ministrowi podziękowania z tego tytułu. Zajął się sprawą i dzięki temu przyspieszył długo oczekiwany okres remontu tego słupu i doprowadzenie tej wody do użyteczności takiej, jak mają pozostali mieszkańcy naszej gminy. Dlatego jeszcze raz w imieniu własnym, w imieniu radnych chciałbym panu ministrowi podziękować, bo mieszkańcy narsańskich miejscowości przez ponad 10 lat, grubo ponad 10 lat męczyli się z tym tematem. Ciężko było uzyskać środki finansowe właśnie na realizację tego zadania. Jak powiedziała pani premier tutaj podczas wizyty, że w XXI wieku, żeby woda płynęła w takim stanie i mieszkańcy to wytrzymali, to już jest naprawdę mistrzostwo świata. Dziękuję bardzo. Teraz panu proszę. Szanowny panie ministrze, tak jak dzisiaj postanowiłem sobie na odprawie z kierownikami i pracownikami urzędu podzielić się różnymi przemyśleniami dotyczącymi naszej sztandarowej, kluczowej inwestycji, jaka miała miejsce w 2016 roku. Pierwszy temat, inwestycja bardzo ważna, konieczna, nie podlegająca dyskusji, że trzeba było ją robić w trybie nadzwyczajnym. Bardzo szybko udało nam się zrealizować tę inwestycję, weszła poważna firma, zrobiła ją solidnie, w trybie naprawdę godnym podziwu. Otrzymaliśmy dofinansowanie rządowe jako jedyna gmina na Podkarpaciu w tym cyklu roku 2016, co za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I spotkano z jeszcze wyjątkowy zaszczyt w postaci wizyty pani premier w regionie i w gminie Żurawica, w samym urzędzie gminy, jak to podkreślało. Mieszkańcy na gorąco komentowali. Było to historyczne wydarzenie i naprawdę jest nam bardzo miło. Jesteśmy wdzięczni jako mieszkańcy. Jeżeli mieszkańcy dyskutują, czy na forach internetowych, czy spotykają, po prostu zwyczajnie po ludzku dziękują za wsparcie, za zrozumienie naszych prostych, lokalnych programów mieszkańców. Także chcieliśmy tutaj z panem przewodniczącym i panem wiceprzewodniczącym w imieniu naszej zarówno wspólnoty samorządowej, jak i całej wspólnoty lokalnej gorąco podziękować za wsparcie, zrozumienie, pomoc i życzliwość. Panie ministrze, tak jak pan przewodniczący powiedział, drobne nasze upominki, w tym pióro z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem i nazwą Żurawica 2017. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Jest mi ogromnie miło z powodu dzisiejszego zaproszenia do państwa. Bardzo dziękuję za miłe słowa, za bardzo miłe przyjęcie, za wspaniałe prezenty i przede wszystkim gratuluję państwu, gratuluję panu wójtowi, gratuluję Wysokiej Radzie tego zaszczytu, bo tak trzeba to nazwać. Niewielka część gmin w Polsce
może gościć głowę państwa, głowę rządu, w zasadzie głową państwa jest prezydent, natomiast głowę rządu, i to w sposób tak bezpośredni przy okazji tak potrzebnego przedsięwzięcia, jakim jest woda. Ja rozmawiałem z panią premier na ten temat wielokrotnie i w dobie szerokopasmowego internetu ludzie nie mają wody. To rzeczywiście w XXI wieku, tak jak pani premier powiedziała, rzecz niebywała, ale rzeczywista. Dlatego wspólną naszą inicjatywą pana wójta, bo ja tutaj nie chcę absolutnie zaskarbiać sobie całości zasług, to przede wszystkim dziękuję bardzo i gratuluję, że państwo macie takiego wójta, bo to jego zasługa, bo to on chodził, bo to on jeździł, on pytał, prosił, szukajcie, a znajdziecie. Także ja dorzuciłem swój mały kamyczek, kiedy nie do tego. Gratuluję takiego wójta i gratuluję takiego rządu, taki pani premier, rządu, który jest rządem dobrej zmiany. To jest najbardziej widoczne dla nas wszystkich, dla państwa w tym momencie. To, co dzisiaj na tej prezentacji było pokazane, przednie ekipy rządzące, czy to samorządowe, czy rządowe, nie interesowały się tym. Nie interesowały się losem zwykłych ludzi. Byliśmy ogłaszani krajem, Zieloną Wyspą, teoretycznie, państwem teoretycznym, koniec państwem teoretycznym. Bezpośrednia pomoc dla ludzi, bezpośrednio, bliżej ludzi, Rzeczpospolita Polska, dobrem wszystkich obywateli. Także gratuluję państwu i tej inicjatywy i życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość. Dziękuję serdecznie. Ja mam taką prośbę, bo chcemy również podziękować za wizytę w naszych skromnych progach nieczęsto gminy. Tą uroczystą chwilę, gdyż faktycznie takie zdarzenie, wizyta dwóch osób, pani premier, pana ministra w przeciągu w zasadzie tygodnia, chociaż miesiąc już jest inny, ale w przeciągu tygodnia to jest nie lada wyczyn i myślę, że jak tak dobrze zaczęliśmy, może jakieś inne inwestycje jeszcze. Spróbujemy zrealizować, że z marszu teraz mamy w planie większą inwestycję, między innymi, to znaczy nie między innymi, tylko przede wszystkim kanalizacja w miejscowości Batycze, Maćkowice i Orzechowce. No, przepraszam, i Krusienicy, w Orzechowcach też, ale w Orzechowcach to oczyszczalnia nowa, też stara już jest naprawdę stara i tak, to tyle, że stoi tylko, no, a w zasadzie nie spełnia już taką roli, jak powinno. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie, panu ministrowi szczególnie, no i do następnego zobaczenia przy oddaniu kolejnej inwestycji. Nie wiem, kto będzie, może pan minister znów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.